Ojciec Jacek Woroniecki. Wychowanie człowieka. Nim przystąpimy do samego zagadnienia, co należy uważać za pedagogikę katolicką, musimy się rozprawić z pewnym kompleksem niższości, który, gdy idzie o pedagogikę, daje się odczuwać u wielu katolików. Nieraz można się spotkać w środowiskach katolickich z mniemaniem, że na tym polu pozostajemy znacznie w tyle, poza obozem liberalnym czy też laickim, czy jak go tam zechcemy nazwać, w którym zainteresowania pedagogiczne zostały wysunięte na pierwszy plan. I w samej rzeczy pozory świadczą przeciw nam. Nasze publikacje z tej dziedziny są mniej liczne. Urządzamy mniej kongresów, kursów i tak dalej. Nie prowadzimy tylu badań laboratoryjnych lub ankiet, a gdy to czynimy, to o nic nam tak nie idzie jak o to, aby robić to samo, co tamci robią i tak, jak oni to robią. Ale to tylko pozory. Na dnie takich mniemań jest wielki brak perspektywy. Zapominamy, że robiąc mniej w dziedzinie badań pedagogicznych robimy o wiele więcej w innej, ważniejszej w dziedzinie czynnego wychowania. Pedagogika jest nauką praktyczną, nastawioną na życie i dlatego im pewne funkcje wychowawcze są lepiej samorzutnie spełniane, tym mniej pilne jest naukowe zastanawianie się nad nimi. My posiadamy potężny aparat wychowawczy. Jakim jest Kościół, z całym jego życiem nadprzyrodzonym, z jego nauką, liturgią, sakramentami i duszpasterstwem? U nas poszukiwań i badań jest znacznie mniej, bo my ich znacznie mniej potrzebujemy. My bynajmniej nie potrzebujemy szukać podstawowych zasad wychowania, bo mamy je dane i wypróbowane od wieków w nauce chrześcijańskiej. Powiedziałem, że my tych poszukiwań i badań mniej potrzebujemy, ale bynajmniej nie twierdzę, że ich nie potrzebujemy wcale. I nam są one potrzebne w pewnej mierze, a to z kilku względów. Najpierw, sam proces wychowania dzieci Bożych jest niezmiernie ciekawy i jak dotąd zbyt mało zajmował naszą uwagę. Jasne jest, że im bardziej go sobie uświadomimy, tym większe będzie przynosił owoce. Następnie przyznajemy, że piękny i tak potężny sam w sobie program wychowawczy Kościoła, nie we wszystkich swoich składnikach ma w naszych czasach pełne zastosowanie. A to się dzieje właśnie między innymi dlatego, że nie jest w samym środowisku katolickim dość znany. Najlepszym przykładem tego jest liturgia, która, pomimo swego odrodzenia w ostatnim ćwierćwieczu, nie otrzymuje jeszcze w kościele należytego jej stanowiska i której ogromna doniosłość pedagogiczna jest wciąż jeszcze przez samych pedagogów katolickich ogromnie niedoceniana. Dalej, nie traćmy sprzed oczu i tego faktu, że warunki życia społecznego uległy w ostatnich czasach wielkim zmianom i że właśnie w ostatnich pokoleniach zmiany te przeobraziły działalność wielu tych instytucji, które w wychowaniu biorą udział. Wszystko to wniosło do atmosfery wychowawczej naszych czasów takie wpływy, których dawniej tam nie było i którym należy dziś silniej, umiejętniej i bardziej świadomie przeciwstawić ukazane w nowym świetle stare tradycje pedagogiczne Kościoła, wysnuwając z nich ukryte wartości wychowawcze, niedostatecznie dotąd wyzyskane. Jasne, że konieczne tu jest o wiele głębsze poznanie tego wszystkiego, co w nauce i życiu kościoła odnosi się do wychowania. Dodajmy do tego jeszcze jeden wzgląd. Pedagogika świecka w swych pracach, obok wielu rzeczy, czy to błędnych, czy też bezwartościowych, dochodzi często do wyników pozytywnych, ustalając naturę zjawisk pedagogicznych i wysnuwając z niej zasady postępowania wychowawczego. W poszczególnych zastosowaniach. Otóż nam nie wolno ignorować tego wszystkiego, co pozytywne i twórcze, tylko dlatego, że jest wynikiem prac nie przez nas dokonanych. Przeciwnie, jest starą tradycją Kościoła, że wszelka prawda, ktokolwiek by ją odkrył, winna być wcielana do tej wciąż żyjącej i rozwijającej się syntezy wiedzy, którą Kościół z taką pieczołowitością pielęgnuje w ciągu wieków. Ksiądz Konstanty Michalski nazwał to zaborczością kościoła i bardzo silnie podkreślił konieczność korzystania właśnie w dziedzinie wychowania z tego wszystkiego, co w pracach współczesnej pedagogiki świeckiej posiada trwałą wartość. Ma się rozumieć, że aby tę syntezę umiejętnie dalej budować, należy równie dobrze znać jej składniki, a więc nie tylko te zdobycze wiedzy. Które ludzkość wciąż swą pracą powiększa, ale i te dawne doktryny, które już poprzednie wieki ustaliły i z którymi nowe wyniki mają być w jedną całość powiązane. Bez znajomości obu składników będzie się miało powierzchowne kompilacje, a nie zwartą syntezę, która by się mogła stać podstawą twórczej pracy wychowawczej. Postaramy się teraz określić, co należy uważać za pedagogikę katolicką i wedle jakiego kryterium winniśmy oceniać dzieła i autorów, którzy pretendują do miana pracowników katolickich na niwie pedagogicznej. Zagadnienie to jest bardzo ważne z tego powodu, że zbyt często stosuje się to kryteria czysto zewnętrzne. I zalicza się do pedagogów katolickich, pisarzy, nie rachujących się dostatecznie z tradycyjną nauką wychowawczą Kościoła. Ktoś może być osobiście doskonałym katolikiem, nawet i kapłanem katolickim. Gdy jednak nie studiował specjalnie pedagogiki w jej źródłach katolickich, łatwo mu się zdarzy, że nieświadomie pójdzie za różnymi hasłami pedagogiki nowożytnej, nie dającymi się zupełnie pogodzić. Z zasadami wychowania chrześcijańskiego, ba, nieraz i z zasadami wiary. Konieczne tu jest inne kryterium wewnętrzne, wysnute z samej treści prac, a nie z osobistego życia autorów, które nieraz niestety nie ma żadnego wpływu na ich działalność pedagogiczną. Przez pedagogikę katolicką należy tedy rozumieć system naukowy wychowania i nauczania. Nie tylko zupełnie zgodny z teologią i filozofią chrześcijańską, ale ściśle z nimi związany i wysnuwający w ich świetle z doświadczenia wychowawczego swe zasady. Mogą być dwa poziomy w przedstawieniu tych zasad: jeden niższy popularyzacyjny, drugi wyższy naukowy, pragnący posunąć badania w tej dziedzinie nieco dalej. Od dzieł pierwszego poziomu nie będziemy wymagać wyników. Będzie to raczej powtarzanie tych samych od dawna znanych i wypurbowanych prawd, które wciąż trzeba przypominać z pokolenia na pokolenie, dostosowując je wciąż do zmieniających się warunków życia społecznego. Tego rodzaju literatura pedagogiczna zawsze będzie potrzebna, ale jakże ważne jest, aby była ona pod względem zasad katolickich poprawna, aby pod pokrywą frazesu katolickiego. Nie szerzyła poglądów wprost przeciwnych zasadom wychowania chrześcijańskiego, co się niestety nieraz zdarza. Niemniej ważne to będzie i na wyższym poziomie naukowym, gdzie się szuka głębszego uzasadnienia poczynań wychowawczych i gdzie się rozbudowuje dalej system pedagogiki katolickiej. Otóż jest dość częstym zjawiskiem naszych czasów. Że katolicy, co do których osobistych przekonań religijnych nie możemy mieć żadnych wątpliwości, biorą się do naukowych badań z dziedziny wychowania tak, jakby ta dziedzina z filozofią chrześcijańską i teologią nie miała żadnej styczności. Ulegając bezwiednie wpływom nowożytnej pedagogiki świeckiej, dzielą oni z nią to przekonanie, że całe zagadnienie wychowania należy do zakresu psychologii. I to psychologii doświadczalnej, nie zdając sobie jednocześnie dość jasno sprawy z tych kierunków filozoficznych, którym ta dziedzina wiedzy dziś hołduje. Dodajmy jeszcze, że to zacieśnianie pola doświadczenia pedagogicznego do badań laboratoryjnych sprawia, iż cały szereg zjawisk bardzo ważnych w dziedzinie życia moralnego, a nie dających się badać laboratoryjnie, uchodzi ich uwagi i stąd wyniki badań, gdy nawet są do przyjęcia, noszą na sobie piętno czegoś jednostronnego, ułamkowego, nieczerpiącego swych danych z pełni życia ludzkiego, którego zamknąć w ramach laboratorium nie sposób. Wiemy dobrze, że podłożem współczesnej filozofii, a szczególnie psychologii, jest materializm. Czy to ten jawny, otwarty, czy ten ukryty, nieświadomy, wywodzący się ze spirytualizmu filozofii kartezjańskiej, jak to doskonale wykazał kardynał Mercier? W tej to drugiej swej postaci kryptomaterializm zabarwia też i katolicką myśl wychowawczą i to w rozmaitych kierunkach. Kto odrzuca lub nawet tylko nie docenia nauki o organicznym, czyli substancjalnym, związku duszy z ciałem, ten choćby i uznawał istnienie w nas pierwiastka duchowego, to jest duszy, nic o nim nie będzie mógł wiedzieć, i wszystkie jego badania z zakresu psychologii ograniczać się będą do działalności czynników materialnych, do których będzie się starał sprowadzić i zjawiska wyraźnie duchowego charakteru. Zagadnienie poznania umysłowego w odróżnieniu od zmysłowego i zagadnienie pojęć ogólnych, czyli powszechników, jako czegoś istotnie różnego od wyobrażeń, oba tak długo dyskutowane w ostatnich pokoleniach, są najlepszą ilustracją tego materializmu, który tak bardzo wpłynął na umysłowość XIX i XX wieku. To samo możemy zauważyć i w dziedzinie chcenia czy też pożądania. I tu też spotykamy się z silnymi wpływami materializmu. Czy to w formie sentymentalizmu przesuwającego punkt ciężkości naszego dynamizmu psychicznego z czynników duchowych na zmysłowe, czy to w formie intelektualizmu moralnego eliminującego mniej lub więcej rolę czynników pożądawczych? Sentymentalizm wciąż jeszcze bardzo silnie zanieczyszcza nowoczesną umysłowość, nawet w środowiskach katolickich. Gdzie nieraz można się spotkać, pomimo wiekopomnej encykliki Paszendi Dominici Gregis, z mniemaniem, że w życiu moralnym, a nawet religijnym, najważniejszą rolę odgrywają czynniki uczuciowe. Ale i intelektualizm moralny, zapoznający rolę woli, też wywiera silny wpływ na pedagogikę katolicką. Jego podłoże o zabarwieniu kantowskim nie ulega wątpliwości. Jeszcze bardziej zaciążyły na nim metody laboratoryjne, dla których zjawiska pożądania, a tym bardziej chcenia duchowego, są zbyt nieuchwytne. Z tego materialistycznego, sentymentalistycznego i intelektualistycznego nastawienia umysłów wypływa cały szereg innych doktryn, którymi zabarwiona jest pedagogika współczesna. W pierwszej linii należy wymienić indywidualizm. Gubiący więź społeczną między ludźmi, tak istotną, gdy idzie o czynniki wychowania. Więź ta jest duchowego charakteru i z duchowych pierwiastków natury ludzkiej się wywodzi. Nic też dziwnego, że pedagogika współczesna, pomimo częstego używania haseł i frazesów społecznych, nie jest w stanie zrozumieć, do jakiego stopnia wychowanie jest funkcją społeczną. I w pedagogice katolickiej wpływy indywidualizmu dają się bardzo silnie odczuć, choćby w niedocenianiu liturgii, która mimo swego odrodzenia nie została dotąd świadomie zaprzężona do celów wychowawczych. Wymieńmy następnie liberalizm, będący logicznym następstwem indywidualizmu i sentymentalizmu. Jemu to zawdzięcza pedagogika nowożytna wszystkie swe uprzedzenia do silniejszych środków wychowawczych, do kar i pokut, i w ogóle całą swą niezdolność stawiania w dziedzinie wychowania jasnych i konkretnych wymagań. Ta cecha jakiegoś niedołęstwa wychowawczego i na pedagogice katolickiej wywarła swe piętno, paraliżując wszystko, co było zdolne pobudzić wolę wychowanków do większych wysiłków bez ducha pokuty, umartwienia, zaparcia się siebie, pedagogika katolicka jest nie do pomyślenia. I zagubienie tego istotnego składnika nauki chrystusowej przez ostatnie pokolenia jest aż nadto widoczne w ogólnym obniżeniu życia moralnego wiernych w rodzinie, ba nawet w życiu zakonnym. Dodajmy, że wszystkie te kierunki, w szczególności liberalizm Wywodzący się z doktryny Rousseau o wrodzonej dobroci natury ludzkiej są silnie zarażone naturalizmem i choć nieraz o czynnikach nadprzyrodzonych wspominają, nie są w stanie zrozumieć w całej pełni harmonijnego współdziałania natury i łaski. Otóż na te wszystkie zanieczyszczenia współczesnej myśli wychowawczej nie należy zamykać oczu i czuwać, aby nie przenikały do pedagogiki która pragnie nie tylko z imienia, ale i z treści być katolicka. To kryterium, wprawdzie negatywne, należy bardzo silnie podkreślić i żądać od każdego teoretyka i wychowawcy katolickiego, aby się z nim ściśle rachował. Tego tylko będzie można uważać za świadomego swych zadań i odpowiedzialności, kto jasno będzie sobie zdawał sprawę, z niebezpieczeństw grożących nam ze strony wszystkich tych kierunków umysłowych, które nas otaczają, i kto zrozumie konieczność budowania syntezy pedagogicznej naszych czasów z pełną znajomością objawionych prawd wiary i tego wszystkiego, co w odwiecznej filozofii chrześcijańskiej jest trwałym nabytkiem myśli ludzkiej.